historia majora Gacy. Major Michał Gaca, urodzony 17 lutego 1885 we wsi Porawie. Dzięki ciężkiej pracy rodziców jako jeden z rodzeństwa siostry Rozalii, Zofii i brata Antoniego zdobył wykształcenie, gimnazjum w Bochni, studia we Lwowie. W 14 roku wybuchła pierwsza wojna światowa. Został wycielony do armii austriackiej marii, 29 lat brał udział w różnych frontach wojennych, zdobywając wiele odznaczeń za męstwo i odwagę. Po zakończeniu wojny jako zawodowy oficer pracował w jednostkach wojskowych, garnizonach, w Suwałkach. Major Gaca był człowiekiem bystrym i zdolnym. Władał kilkoma językami: łacina, greka i włoski, niemiecki, angielski. Wykorzystując te zdolności, doradzał i pomagał ludności wiejskiej. Jako emerytowany major osiedlił się we wsi Strzelce Wielkie, w rodzinnej wiosce jego żony Katarzyny, gdzie zastała go II wojna światowa. W pierwszej połowie 1942 Niemcy rozpoczęli likwidację inteligencji polskiej za dużą skalę. Jedną z ofiar tego bestialstwa był major Michał Gaca, rozstrzelany w dniu 29 czerwca 1940 roku. I tak tutaj to wygląda właśnie. I to by było na tyle. I taka jest tutaj pamiątkowe miejsce dla tego majora, historia majora Gacy. I to by było na tyle.